Witam serdecznie w kolejnym odcinku Holistycznych Czatów, w którym opowiem, jak wrócić do diety po świętach. W tym momencie jesteśmy po świętach wielkanocnych, ale jak najbardziej to nagranie będzie dla Ciebie aktualne po każdym odstąpieniu od diety, czy to wielkanocnym, czy też bożonarodzeniowym, czy po prostu na przykład po powrocie z wakacji. Zradzę Ci takie cztery najważniejsze kroki, które ja stosuję sama w swojej praktyce, stosuję u moich pacjentów i które mam nadzieję, pomogą mi Tobie wrócić do rytmu zdrowego żywienia. Ja nazywam się Polina Borkowska, jestem współautorką trzech książek pisanych z dr Ewą Dąbrowską, jak również autorką procesu holistycznego żywienia, przez którego przeprowadzam moich pacjentów w poradni w Oslo, jak i również w praktyce online. I to, co dzisiaj powiem, są to elementy, które wdrażam u swoich pacjentów, jak i są to takie najważniejsze kroki, które myślę pomogą Tobie zarówno zmienić nawyki żywieniowe, jak i wrócić do diety, która była przed świętami. Na pewno najważniejszym elementem każdej diety, które Ciebie nie pominie i o którym bardzo często wspominam, jest odpowiednie nawodnienie. Odpowiednie nawodnienie i tutaj musimy zwrócić uwagę na ilość wypijanej wody i zachęcam Cię do tego, żeby również po świętach zwrócić na to uwagę. Czy ilość wypijanych płynów przez Ciebie jest odpowiednia? Czy wypijasz minimum 2 litry wody dziennie? Będzie to niezbędna ilość do tego, aby zdetoksykować swój organizm, jak i również prawidłowo się nawodnić. Ponieważ bardzo często mamy chęci na coś słodkiego, mamy chęci na podjadanie, na coś słonego, czy też słodkiego, wtedy, kiedy jesteśmy odwodnieni. Jest to pierwszy krok, pierwszy objaw odwodnienia. Dlatego jak najbardziej zachęcam Cię do tego, abyś zrobiła wyzwanie i piła minimum 1,5 litra wody do godziny 14 i kolejne 1,5 czy też litr wody do czasu snu. Możesz sobie przygotować karafkę wody litrową, 1,5 litrową i liczyć to, żeby wypić 3 czy też 2 takie karafki w zależności od ich pojemności. Staraj się skupić na nawodnieniu. Możesz sobie ściągnąć odpowiednią aplikację, która pomoże Ci i będzie Ci przypominać o tym, aby pić odpowiednią ilość wody. Co jeszcze? Okazuje się, że zwykła woda może nie nawodnić Ciebie odpowiednio, dlatego zachęcam do tego, aby w pierwszej kolejności wybierać na przykład wodę mineralną, taką jak muszynianka. Jeżeli nie masz przy sobie takiej wody, możesz dodać do wody na przykład odrobinę soku z cytryny, witaminę C, dzięki czemu zwiększysz jej przyswajalność, jak i również wartość. Ja również do swojej wody dodaję szczyptę soli, po prostu dlatego, żeby uzupełnić elektrolity, jak i również probiotyki. Płyn probiotyczny może zmienić troszeczkę wygląd wody, smak wody, ale przyczyni się również do lepszego nawadniania Twojego organizmu. Woda to jest podstawa, jeżeli chcesz zarówno zacząć zmianę diety, czy wrócić do odpowiednich nawyków żywieniowych i pamiętaj o tym, że jest to element, który zawsze będzie się przewijać we wszystkich zaleceniach i jak najbardziej powinniśmy o nią zadbać i o prawidłowe nawodnienie. Tutaj jeszcze pokazało się, napisałam MSM, jest to siarka organiczna, jest to element, który pomoże Ci zwiększyć detoksykację, więc jak najbardziej zachęcam do tego, jeżeli masz w proszku siarkę organiczną, możesz do takiej wody dodać 1 gram i jeszcze bardziej wzmocnić swoje oczyszczanie i nawadnienie organizmu. Kolejny element, o który warto zadbać, jeżeli wracamy do diety po świętach, jest to, żeby sobie spożywać szejki. Ja zawsze staram się wypijać takiego szejka codziennie bądź co drugi dzień i wszystkim pacjentom, którzy chcą wrócić do diety, czy też zacząć zmianę stylu życia, zachęcam do tego, aby rozpoczęli swoją przygodę z szejkami, ponieważ nie zawsze jesteśmy w stanie zjeść takiej ilości warzyw, jakie jest nam zalecane, a w postaci szejka jest na pewno o wiele łatwiej to osiągnąć. Dlatego zachęcam Cię do tego, aby przygotować szejka i spożywać go czy na pierwsze śniadanie, czy też na drugie śniadanie, bądź na obiad, kolację. I zachęcam Cię do tego, aby w dniach poświątecznych spożywać je 2 razy dziennie. Czyli możesz raz przygotować większą ilość szejka, wypić szklankę jako dodatek na przykład do śniadania, ale też wypić na drugie śniadanie, czy też na podwieczorek. Dzięki temu raz przygotujesz, będziesz miała już gotowy koktajl, gotowy szejk i będziesz mogła do niego wrócić wtedy, kiedy poczujesz odrobinę głodu. A na pewno poczujesz, ponieważ w czasie świąt często jemy nieregularnie, bądź jemy cały czas. I tutaj pomoże nam wrócić do tej regularności odpowiednie nawodnienie i to, że nie jemy śmieciowego jedzenia, to, że dostarczamy sobie wartościowy posiłek i ten posiłek będzie przygotowany, on będzie gotowy. Z czasem nauczysz się przygotować te szejki bardzo automatycznie i to będzie skracać Twój czas przygotowania. Czasami myślimy, że one zajmują więcej czasu, ale w mojej opinii zajmują one mniej czasu niż przygotowanie kanapki, tylko jest to kwestia wdrożenia tego nawyku i go utrwalania. Kolejna wskazówka
do której bardzo mocno Cię zachęcam, zwłaszcza jeżeli czujesz takie ciągnioty do jedzenia czegoś słodkiego, czy po prostu jesteś głodna, czy też czujesz, że troszeczkę ta dieta dobrze nie wyglądała w czasie świąt, to zachęcam Cię do tego, aby zwrócić uwagę na swój rytm spożywania posiłków. Zachęcam do tego, aby skrócić okno żywieniowe, czyli czas, w którym, od którego pierwszy posiłek spożyłaś do ostatniego posiłku. Super, jeżeli wynosi on 12 godzin, jeżeli już teraz masz 12 godzin, możesz postarać się, żeby wynosił on 14 czy też 16 godzin bez jedzenia. Nazywa się to tak profesjonalnie intermittent fasting, czyli jesz w przeciągu 8-godzinnego, czy 10, czy też 12-godzinnego okna żywieniowego. Im mniejsze jest to okno, tym lepiej tak naprawdę dla ciebie, ponieważ masz odpoczynek od jedzenia, twoje jelita mogą się zregenerować, organizm w tym czasie intensywnie pracuje, korzysta z magazynów glikogenu, glukozy, który prawdopodobnie nadrobił w czasie świąt, delikatnie je zużywa, doprowadzając do tego, że w końcu organizm będzie musiał korzystać z tkanki tłuszczowej, a o to przede wszystkim zazwyczaj nam chodzi, czyli żeby odzyskać elastyczność metaboliczną, żeby spalać tkankę tłuszczową, żeby pozyskiwać energię z kwasów tłuszczowych i redukować wagę z tego, co nas interesuje. Zachęcam Was do tego, aby zwrócić uwagę na okno żywieniowe i w pierwszej kolejności na przykład nie jeść po 18, jeżeli już nie jesz po 18, postaraj się na przykład 5 dni w tygodniu nie jeść po 17 i zobacz, jak to będzie na ciebie wpływało. Zobacz, o której chodzisz spać, ale niezależnie od tego, jak późno chodzisz spać, staraj się, żeby jednak nie spożywać tych posiłków po 18. Ma to bardzo, bardzo kolosalne znaczenie. Dzięki takiemu podejściu uregulujesz insulinę, zmniejszysz ilość wyrzucanych hormonów, które odpowiadają za apetyt, odpowiadają za odkładanie się tkanki tłuszczowej, a zwiększysz ilość tych hormonów, które będą dawały jawny sygnał do tego, żeby redukować wagę i oczyszczać organizm. I jak najbardziej intermittent fasting jest czymś, co bardzo mocno Ci pomoże. Jeżeli jesteś zwolennikiem postów warzywno-owocowych, czy też głodówek jednodniowych, jest to bardzo dobry czas na zrobienie przypominajki. Zwłaszcza jeżeli jesteś po okresie Wielkiego Postu, w którym realizowałaś post, tutaj po świętach możesz zrobić i zrealizować sobie jeden dzień przypominajki, czyli na przykład powtórzyć post warzywno-owocowy w piątek, czy też w środę, czy po prostu zrobić sobie post o wodzie, jeżeli już to praktykowałaś przedtem i masz na ten temat większe doświadczenie, jest to element, który możesz wykorzystać po to, aby wrócić do rytmu diety. Dzięki temu jesteśmy w stanie uregulować troszeczkę nasz układ hormonalny i nie będziemy odczuwać takich mocnych sygnałów głodu, apetytu, ponieważ nawodnimy swój organizm, dostarczymy wartość odżywczą poprzez spożycie szejków przez kilka dni, uregulujemy sobie godziny przyjmowania posiłków, a na koniec na przykład tego tygodnia możemy sobie zrobić przypominajkę i będzie to bardzo fajny element, który na pewno pomoże Ci wrócić do Twojego rytmu żywienia prawidłowego i do Twojej prawidłowej diety. Ja myślę, że czas takiej odstąpienia od diety jest bardzo istotny i pomocny, ale najważniejsze jest to, żeby jednak nie przesadzać i zawsze trzymać się takich wartościowych, zdrowych posiłków i zdrowych składników diety. Dzięki temu nie będziemy aż tak mocno bałaganić w tym swoim organizmie, w tym swoim metabolizmie i te powroty będą znacznie, znacznie łagodniejsze. Jeżeli jeszcze nie wykonałaś ankiety zdrowia, zachęcam Cię do tego, aby sprawdzić, jaki jest stan Twojego zdrowia na dzisiaj, jakie zmiany już zaszły w Twoim organizmie, co się poprawiło, a może dopiero zaczynasz przygodę ze zmianą stylu życia. Sprawdź, jaki jest stan Twojego zdrowia, stan wyników punktów stanów zapalnych. Dzięki temu będziesz mogła wiedzieć, co jeszcze musisz zrobić, co jeszcze musisz poprawić w swoim organizmie. Otrzymasz ode mnie również dodatkowe materiały w kolejnych mailach odnośnie tego, co możesz zmienić, co to jest holistyczne podejście i jak może Ci ono pomóc w poprawie stanu zdrowia. Jeżeli uważasz, że to nagranie było wartościowe, zachęcam Cię do tego, aby udostępnić to nagranie. Może pomoże komukolwiek z Twoich znajomych, aby poprawić stan swojego zdrowia. A tymczasem zapraszam Cię do kolejnego holistycznego czatu, który pojawi się w następny poniedziałek na dobry początek tygodnia. Pozdrawiam Cię serdecznie, Paulina.